No gdzie jest ta Marzenka? Spokojnie, zaraz przyjdzie. A jeśli coś jej się wydarzyło? O tak, na pewno głowę jej ucięły. Krew się leje, chlup, chlup. O, już idzie. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Witamy Państwa w naszym programie śniadaniowym. Dziś poprowadzimy go ja i Kamilek. Kamil Holender i Marzena Tomaszkiewicz. Dziś jest 25 kwietnia, imieniny obchodzą Ewodia, Markusław i Kaliksta. Ja znam taką jedną Ewodię. Poznałam na wyjeździe, Brytyjka. Zapamiętałam, bo to takie nietypowe imię. Z angielskiego to będzie Elogia, ale już tak bardziej po amerykańsku Marzena, to powiemy Elogia. No i wtedy właśnie... Wschód słońca przewidywany na godzinę 5.34. Zapraszamy do oglądnięcia naszego programu, a teraz łączymy się ze studiem porad ezoterycznych. A to teraz ja. Czekają tam na Was Jurek i Danutka. Kochani, z jakich metod korzystacie? Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ja oczyszczam. Dana odpowiada na pytania. Ja coś tam wziąłem, bo Dana karty ma. Dzwońcie pod numer 654-00-000. Tanka, coś mi tu nie gra. Jakiś błąd? No jak to? A, o jedno zero za dużo. No to koszt połączenia to 3 złote. Więc opłaca się. Dzwońcie. O, Jurek, czekaj, bo kawę zostawiam na zapleczu. To ty się tutaj rozłóż, a ja za chwilę wracam. Danka, klucze. No, no to za 3, za 2 startujemy naszą zabawę. No tak, my też zachęcamy do dzwonienia. Przypominam, numer to 645-0000. Kamil, głuptasku, 654-0000. No tak, tak. To zapraszamy na poranną rozgrzewkę z panią Joanną Serek i Marią Obamą. O, dzień dobry. Zaraz powiem, co będziemy robić. Ja już jestem gotowa. Właśnie, przygotowanie to podstawa. Pamiętajcie o tym. Dobry strój, spodnie muszą być wygodne. Zaczynamy. Najpierw odłożę, by mieć wolne ręce. Zaczynamy od kręcenia głową. Prawo i w lewo. Dokładnie, żeby wszystkie mięśnie szyi nam się rozciągnęły. Góra i dół. Następnie ręce. Do tyłu. Do przodu. Jak ktoś już zrobił, może zacząć kręcić biodrami. Lewo i prawo. Uwaga, teraz będą wymachy. Musimy mieć dużo miejsca. Rozsuńcie się i zaczynamy wymachy. Teraz przechodzimy do step tak, czyli tak, tak. Robimy tak 10 razy. Teraz przechodzimy do skoku. Maria, skłon do prostyku. Dopóki nie będzie bolało. Wytrzymaj, wytrzymaj jeszcze 5 sekund. Czarno to widzę. Jeszcze nie, próbuj. Wyprostuj się teraz. Wyprostuj ręce, jak najmocniej się wyciągnij. Dobrze. Dziękuję. Pięknie ćwiczyliście. Pomyślcie o tym, co osiągnęliście. Możecie się przepić. Jest! A po takim wysiłku dobrze by było coś przekąsić. Dlatego, że zapraszamy do kuchni Tomasza Chłodka. Tomciu, jak Tomcio Paluch, co dziś dla nas ugotujesz? Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś przygotuję złocistego kurczaka w dwóch wersjach. Zaczniemy od tej bardziej wystawnej odmiany. Zawiera więcej białek i węglowodanów. Najlepiej użyć drobiu z Podkarpacia, ponieważ kurczaki, które tam żyją, konsumują pasze wyższej jakości oraz wdychają dużo zdrowsze powietrze niż drób ze Śląska. Kupując kurczaka, warto pamiętać, aby wybierać tylko te wysokiej jakości. Dlatego, kiedy go kupujemy, warto patrzeć na długość jego nóżek, gdyż krótkie nóżki wskazują na niską zawartość kości. Taki będzie idealny. Gdy będzie gotowy, możemy przejść do przyrządzenia pire z zielonego groszku. Najlepiej takiego uprawianego w klimacie śródziemnomorskim,
gdyż tamtejsze gleby oraz niewielka amplituda temperatur nadadzą mu charakterystycznej lekkości. Sprawdzi się zarówno na ciepło, jak i na zimno. Mam tutaj także doskonałe buraki z Lubelszczyzny. Sprawdzą się one doskonale jako dodatek do każdego rodzaju potraw. Ja na przykład zrobiłem z nich wczoraj sałatkę, wystarczyło tylko pokroić. Także wychodzi z tego coś pysznego, a ja Was zachęcam do konsumpcji tego świetnego dania. Aż zgłodniałam. A tymczasem my zajmujemy się zbliżającymi się maturami. Ostatnio pojawiają się takie filmy, jak Matura to bzdura. No, obejrzyjmy kawałek. Co to jest wakuola? Nie wiem. Instrument dęty. Instrument? Co? Wakuola. Wakuola. Naprawdę? Naprawdę. Nie mam pojęcia. Coś z biologii. Wakuola to jest ta jakaś wodniczka, nie? Drugie pytanie. Jakiego koloru jest oranż metylowy? O nie, to chemia. To... Jak to było? Czekaj. Nie wiesz? Pomarańczowy. Pomarańczowy, no. Pomarańczowego. To zależało, oranż metalowy chyba się zabarwiał na pomarańczowo, tylko nie pamiętam, chyba w środowisku klub kwasowym, ale nie pamiętam. Czym jest retrospekcja? No to masz z tym problem, jak wypijesz zawsze. Nie mam pojęcia. Analiza dnia poprzedniego, to szczególnie najczęściej sobotni poranek. To jest przypomnienie sobie czegoś. Cegła waży kilogram i pół cegły, ile kilogramów waży cegła? W zależności od parametru M, nie mam pojęcia, no. 12. Okay. Pół cegły to pół, czyli półtora. Półtora. No niech ci będzie. Jak zmieni się twoja masa na Księżycu? Dużo. To zależy, czy zjem obiad u babci. Nie mam pojęcia. Wtedy. Masa? Masa się nie zmieni. Okej. Okay. Na czele Sejmu stoi marszałek Sejmu, a na czele Senatu? Ja. Krzysztof Grabek. W jakim województwie leży Gorzów Wielkopolski? Wielkopolski. W Gorzowsko-Wielkopolskim. Nie no, Lubuskie, bo to jest tam na zachodzie. Lubuskie niech będzie. Czym jest antrakt? O nie, to z muzyki coś chyba. Taki zespół. No przerwa podczas spektaklu. To jest przerwa w czasie spektaklu. Okej. Okay. Kto napisał baśnie Braci Grimm? Baśnie Braci Grimm? No nie wiem. Bracia Grimm? Bracia Grimm. Może Bracia Grimm? Dobrze. Okej, okay. Wszystkie pytania. Proste, Boże, to było proste. Wszyscy wiemy jednak, że matura to poważna sprawa. Witamy serdecznie w studio nauczycieli warszawskich liceów, panią Małgorzatę Polską. O, jakie patriotyczne nazwisko. Bonjour, ça va? Ça va? Jak farsi, ça va? Jest z nami również pani Joanna Bogdan. Dzień dobry. Oraz pani Joanna Czerpak. Ale nas tutaj chyba jest za mało. Kamil nie ma Joasi. Ale ja nie wiem, czy my będziemy czekać, bo... Już zaczynamy. Co panie sądzą o maturach? Oui, je pense que tout baisse subjonctif. Le bac n'est pas nécessaire, contrairement à certificat comme le DELF ou DALF. Oui, a może, czy mogłoby tych matur nie być? Nie, w swojej pracy staram się, aby uczniowie mieli możliwość rozwinąć swoje kompetencje językowe w zakresie słuchania, pisania, czytania i słuchania. Dlatego też uważam, że powinno się pisać les deux. A pani? Co pani o tym sądzi? Uważam. Oui, uważam en français. Je pense, je crois, je trouve. Jak jeszcze możemy powiedzieć? A, pour ma part, quant à moi, ale już de mon côté. Oui, Marzena, jak powiesz, uważam, że mamy dziś bardzo ładny dzień? Ja nie wiem. Marzena, mów po polsku, Kamil przetłumaczy. To już po programie. Wróćmy tutaj, no. Jak przygotowują panie swoich uczniów do matur? Staram się dawać... Ale ja już mówiłam na ten temat. Wie pan, ja już pójdę, trochę zabiegana jestem. No dobrze, do widzenia, ale może niech pani Bogdan dokończy. Nie, czas już jest za późno. Musimy łączyć się teraz ze studiem porad ezoterycznych. Dziękujemy paniom.
Witamy serdecznie, mamy pierwsze połączenie. Jeżeli zadzwonisz właśnie teraz, trafisz na otwartą linię. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, Zygmunt z tej strony. Ja się chciałem dowiedzieć, czy warto teraz starać się o ten kredyt hipoteczny i te akcje perłowe, to czy... Synek, jedno pytanie. Ach kurczę, bo ja tak chciałem trochę zaoszczędzić. Panie Zygmuncie, zawsze można zadzwonić dwa razy. I dobra, Dana, rozkładaj te karty. Karta 5 dalmatyńczyków, 1 kota i 8 trefl wyraźnie mówi o jakimś zagrożeniu finansowym. I dobra, bierz pan ten... to i ja to oczyszczam, bo widzę jakieś melepety i mule błotniste. Jodzio. A czy nie mamy teraz do czynienia z galopującą inflacją? Nie. Do widzenia. Zachęcamy do połączeń poza wizją, a teraz oddajemy głos Marzędze i Kamilowi. Dziękujemy serdecznie. Już za chwilę przeniesiemy się do kącika technicznego Piotra Załuskiego. Piotrze i jego gościu, słyszycie nas? Coście dla nas zgotowali? Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam posłuchać, taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do de wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Dzień dobry. Witam Państwa w naszym kąciku technicznym. Dzisiaj będę mówił o rowerach, no ale to różnie bywa, czasem mówię o czymś innym. No to zależy, jaki temat mam. No ale witamy także mojego gościa, pana Adama Kronunga. Pan Adam lubi jeździć na rowerach, interesuje się nimi, no jeździ też, no więc go zaprosiłem, prawda? No tutaj mamy różne sprzęty, ja bym chciał zacząć od kasku. Mamy tu kaski, które mają głowę tutaj zabezpieczać przed upadkiem, no jak ktoś upadnie, no żeby się nie zabił, w wypadku nie było tragedii jakiejś. No więc takie kaski mamy. Panie Adamie, pozwoli pan, że tutaj sobie zobaczymy. Ten chyba będzie... Troszkę za mały chyba będzie. No faktycznie, jakiś tutaj jest taki, ale proszę się nie przejmować, ja mam tutaj większy. Ten większy ma taki dodatkowy bajer nawet, proszę spojrzeć, że jak się tu naciśnie, to on świeci, ale tutaj coś nie jakiś działa. Układ scalony może albo coś poszło, bo no nie wiem, no tutaj jakoś, może jakby tutaj jakoś, no ale no nieważne, no przymierzmy, zobaczymy, czy będzie dobrze. No, tutaj o, ja już panu zapnę, tak, prawda? Tutaj się coś jakoś zaklinowało, ale już, o, tak, dobry, że tutaj dziękuję, leży wszystko, tak, prawda? No taki kask, no więc jak widać, zabezpiecza doskonale. Ale też tutaj ważne, prawda, no jak się jedzie długo, to zdarzają się różne jakieś wypadki, że tu można się pokaleczyć, powalić, prawda? No więc mamy tu takie rękawiczki zabezpieczające, panie Adamie, no, pokażę. Te też są chyba za małe. Za małe, tak pan, no może, ale mam większe. Mam większe, proszę nie przejmować, takie tutaj. Ta na inną rękę, to chyba na lewą, tak? Moje ulubione kolory. Coś tutaj się nie chciało, ale proszę bardzo, założymy wszystko, powinno być dobrze, o. No i tutaj ważne, żeby zapiąć to, no bo jak się nie zapnie, to no to może spaść to no i nieszczęście gotowe, tak. No. Proszę, no pan, dobra. No jak pan dziękuję. Założy. Dziękuję, tutaj jak oczywiście mamy więcej sprzętu ważnego. No wiadomo, co ja tu mam jeszcze ważne, mam oczywiście dzwonek, prawda? Dzwoni takie, doskonale słychać. To jest naprawdę dobry dzwonek. Ja nawet mogę go Państwu pokazać, jak to się montuje. Co prawda tutaj widać, że... To ja sobie podstawię rower. Tak, śrubokręt będzie się nam przydał, ale jak nie mamy, to jakoś też palcami można coś tam podmontować. Tu oczywiście jest jeden dzwonek, ale taki dziwny dźwięk, jakbyśmy chcieli mieć inny, to tam można coś podłączyć tutaj, prawda? Można pozwieć Panie Adamie, bo też nam nie chce. No ale prawda, przykręcimy tutaj, o jakoś tam, jak nie ma się śrubokręta, można jakoś palcem czy tam tasią przykleić. No i o. Idealnie. Działa, prawda? Jakoś już go zdejmiemy, o, żeby się nic nie stało. Mam taką, prawda, trąbkę, no to może takie nietypowe, ale jakby ktoś nam wyjechał, to można zadzwonić, prawda? Taki dźwięk ma charakterystyczny, taki. O, tak. A ja panu powiem, taka ciekawostka. Jak się go tak zasłoni, tak
pies, tak słyszy pan? Tak trochę jak pies. Nie bardzo. Ale tak, tak, no, tak myślę trochę, no ja nie wiem, no. No, no, no ale dzwoń, no. Tam można też korzystać. Idźmy dalej. Dobrze. No, ale to już wszystko, co chcieliście dzisiaj bardzo zaprezentować w naszym programie. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Kontynuując temat szkolnictwa, witamy naszych następnych gości, którzy opowiedzą o dwujęzyczności w ogólniakach, tak ogólnie. Witamy serdecznie panią Aleksandrę Fojtas, egzaminatorkę OKE na poziomie dwujęzycznym. A, dzień dobry, dzień dobry. Fojta. Ach tak, ale tutaj pisze Fojtas. No co pan nie powie? Ale tu pisze Fojtas. Ale czyta się Fojta. Proszę sprawdzić w Pedi Robercie. Fojta? Voilà. Jest z nami również pani Jan Maklewicz, nauczyciel historii w sekcji dwujęzycznej. Po francusku pan Janek uczy. Witam serdecznie prowadzących oraz wszystkich oglądających nas widzów, tudzież telespektatorów. Cieszy mnie fakt, iż mamy możliwość prowadzenia debaty oksfordzkiej na temat polijęzyczności w polskich liceach, szkołach średnich. Znaczy, ja też się cieszę. Oj, przepraszam, ja się chyba spóźniłam. Oj tam, każdemu się zdarza. Take it easy, nie dajmy się zwariować. Ale rozmowa o maturach tu już się wcześniej odbyła. Ja nie wiem, czy tak można. A to o czym będziemy rozmawiać? Zostałem poinformowany, jakoby w dzisiejszym programie zostanie przeprowadzona z naszym udziałem dyskusja, panel dyskusyjny w temacie dwujęzyczności. A to dwujęzyczność? Ja nie uczę w sumie dwujęzycznie, ale uczę historii jak pan Maklewicz. No, proszę bardzo, mówić dalej. Witamy cię, Joanno. Ale zacznijmy już, bo czas nas ściga. Jakie korzyści niesie za sobą nauczanie dwujęzyczne? To jest bardzo interesujące pytanie. Chętnie udzielę na nie odpowiedzi. Otóż w moim przekonaniu sekcja dwujęzyczna pozwala ukształtować solidne fundamenty pod naukę, studia we Francji bądź wśród innych nacji frankofońskich. Zdobyte doświadczenie owocuje biegłością w operowaniu pojęciami oraz budowaniem toku przyczynowo-skutkowego, a w rezultacie myśleniem w języku obcym. Ale jak wygląda nauczanie w takiej sekcji? No wie pani, to jest tak, że jak oni sami, no to im się nie chce. Dlatego ja zachęcam do nauczania poprzez częste kartkówki i odpowiedzi. Prawda jest taka, że jak się nie nauczą, to nie zdadzą. Podobnie było w Gruzji. No tam też było źle, były łapówki i tak dalej. No ale dzięki nam, Polakom, no jest lepiej. Ta Gruzja to też ciekawy temat. W zeszłym roku uczęszczałem na kurs tańca gruzińskiego. Potem, co prawda, zrezygnowałem na rzecz maratonów i tańców standardowych. No tak, ja słyszałam, że coraz więcej osób to w ogóle przychodzi na te dni otwarte. Tak. To chyba na tyle, jeśli idzie o dwujęzyczność, ale trzymajcie się telewizorów, bo wracamy do kuchni Tomasza Chłodka. Witam ponownie i zapraszam na drugą część naszego poradnika. Dzisiaj pokażę wam, jak przygotować kurczaka w wersji niskobudżetowej i prostszej. Zacznijmy od dokładnego przygotowania makaronu, który następnie posypiemy odpowiednią przyprawą. W tej małej saszetce znajduje się świetna kompozycja ziół prowansalskich oraz kurkumy, rozmarynu i mięty. Znajdziemy tutaj również sól himalajską,
oraz czarny wieprz pochodzący prosto z Maroka. W tej kompozycji zamknięty jest cały aromat naszego kurczaka. Dodajemy olej ostrofestowy, znany ze swoich właściwości leczniczych, szczególnie popularny na terenie Portugalii oraz Hiszpanii. Nasz sekretny składnik wydobędzie pełnię smaku naszego dania. Bon appetit, jak to się mówi po waszemu. Pachnie obłędnie. Wygląda jeszcze lepiej. Dziękujemy ci, Tomku, za dzisiejszy program. My tymczasem przenosimy się do Jurka i Danusi. Czekamy na kolejne połączenia. Otworzyliśmy więcej linii, więc ja problemów nie widzę, by się połączyć. Halo, halo. Dzień dobry, jest już pani na wizji. Ja tu nic nie słyszę i ktoś mi się ciągle wydziela. Czy może pani głośniej? Ja bym proponował ściszyć telewizor. A jak ma pani na imię? Ewa. Ewa, jakie jest pytanie twoje? No ja się chciałam zapytać, czy oni kiedyś przestaną mi palić pod nosem? Ja tu cię oczyszczę, a Dana, no, odpowie. No wiesz, Ewa, ja tutaj nic nie widzę. Show must go on. Niestety to już ostatnie połączenie na wizji, ale czekamy na wasze połączenia do godziny 21. Dziękujemy naszym niezawodnym ezoterykom. A już teraz zapraszamy do raportu modowego naszej stałej współpracowniczki, szafiarki Halinki. Dzień dobry, chciałabym zaprezentować Państwu tę wyjątkową stylizację z wykorzystaniem rewolucyjnej woalki z domu mody Christiana Diora, która optycznie wydłuża włosy. Ja powiem tak, ja nigdy nie byłam przekonana do woalek, ale ta jest naprawdę genialna. Można ją założyć na co? Na głowę. Można też zrobić co? Zdjąć, jak nie pasuje. Ale ja powiem tak, pasuje do wszystkiego. To już prawie wszystko. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Czas na niespodziankę. Specjalnie dla Państwa wystąpią Kinga Perłowska, wokalistka zespołów pieśni i tańców ludowych oraz Barbara Szakira-Krzemowska, sobowtórka słynnej gwiazdy. Tego duetu nie można przegapić. Aj bracia, opryszki nalejcie do czary, do ognia dorzućcie mi drew. Nastrojcie mi gardło od głosem fujary, a ja wam zanucę tę pieśń. Nie ma życia jak na połoninie. Gdy